Łącząc się duchowo z nami
także w sanktuarium, sanktuarium Maryjki. Ksiądz Piotr odczyta za chwilę jego słowo. Drogi druhni i druhowie, dziękuję za zaproszenie na pielgrzymkę Związku Pancerstwa Polskiego na Jasną Górę. Niestety nie mogę osobiście brać udziału w tym ważnym wydarzeniu, gdyż wraz z żołnierzami i pracownikami wojska uczestniczę w Międzynarodowej Pielgrzymce Wojskowego Lud. Jednak łączę się z Wami w modlitwie za wstawiennictwem Maryi Matki Jezusa, która łączy te dwa europejskie sanktuaria. Przybyliście tutaj daleką podróż, daleką drogę, aby na Jasnogórskiej Pani przedstawić swoje plany, zamierzenia. Dlatego wykorzystajcie ten czas na osobistą refleksję i modlitwę. Wsłuchujcie się w słowa, które Jezus kieruje do Was w Ewangelii, byśmy wszyscy stanowili jedno. Wyrażam nadzieję, że poprzez Waszą gorliwą i twórczą służbę Bogu, ojczyźnie i bliźni pozostaniecie wierni temu przesłaniu, aby na świecie zapanował trwały pokój. Nie wystarczą negocjacje i dyplomatyczne rozmowy. Niech Waszym posłannictwem będzie rozprzestrzenianie wiernej przyjaźni i prawdziwego braterstwa po całym świecie. Jak mówił Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej Stefana Wincentego Frelichowskiego 7 czerwca 1999 roku. Prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. Życzę, aby Wasza służba ewangeliczna i harcerskim wartościom wydała piękne i trwałe owoce w Waszym życiu osobistym, ale także w Waszych harcerskich wspólnotach. Modlę się o to, abyście zgodnie z hasłem Waszej pielgrzymki pozostali zawsze wierni harcerskiemu przyrzeczeniu i prawu. Oby na słowie każdego z Was można było zawsze polegać, jak na zawsze. Z pasterskim błogosławieństwem i z harcerskim pozdrowieniem trzymaj, podpisał biskup Józef Kuzdek, delegat Komisji Episkopatu Polskiego Spraw Harcerzy. Myślę, że muszę jeszcze powtarzać i witać, bo są z nami. Chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość, że razem z nami modlą się władze naczelne związku. Jest przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, harcerza Dariusz Zuper, wraz z swoimi zastępcami i z Radą Naczelną, z czego wyrażam bardzo radość, że jesteśmy tutaj razem, że modlimy się dzisiaj na tej Eucharystii, a później będziemy spotykać się na dyskusjach, rozmowach na temat obecności Boga nie tylko w związku, ale w ogóle w harcerstwie. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy i przeprośmy Pana Boga, uznając naszą ludzką słabość, byśmy mogli godnie sprawować te tajemnice jakoś przestać Ciebie myśleć.
Drodzy harcerze, drodzy pielgrzymi, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy pielgrzymami. Bo na co dzień mówimy o sobie, że jesteśmy harcerzami. Ale dzisiaj jesteśmy pielgrzymami w harcerskim kraju. Pielgrzym to człowiek, który nie siedzi w miejscu. Pielgrzym jest zawsze w drodze. Bo pielgrzym to człowiek trudu i ofiary. Każdy z was nie tylko musiał wnieść jakąś tam opłatę. To symboliczne. Ale każdy z was musiał opuścić swój dom, swoje codzienne środowisko pracy i przyjechać tutaj, zorganizować ten przyjazd. A nade wszystko, żeby się na niego zgodzić, żeby chcieć tu przyjechać. Dzisiaj nie jest łatwo zdecydować się na pielgrzymowanie, na bycie pielgrzymem. Pielgrzym jest człowiekiem trudu, ale tego trudu się nie bój. Pielgrzymowano miód dziś. Dlatego jako pielgrzymi, kiedy stajemy tutaj, musimy mieć świadomość, że ani nie jesteśmy pierwsi, ani nie ostatni. Ale najważniejsze, że jesteśmy. Dzisiaj naśladujemy tych, którzy od dawien dawna wyruszali w drogę po to, by przybyć na ważne miejsce. Za czasów Pana Jezusa każdy Izraelita musiał przynajmniej raz w życiu pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej. Wtedy mógł powiedzieć, że jest spełniony w swoim życiu. Że dokonał tego, co musi, ale i tego, co powinien. I nie potrzeba było nawet szukać tej motywacji muszę, powinienem, bo to pragnienie w sercu każdy nosi. Nie tylko zobaczenia świątyni, ale uwielbienia w niej Boga. Modlitwy w niej. Do miejsc świętych do dzisiaj się pielgrzymuje. Nie jedzie się na wycieczkę. Chociaż przy okazji można się zachwycać pięknem. Ta świątynia jest odnowiona i ona zachwyca. Ale przecież nie jedyna świątynia, która nas zachwyca. Ta świątynia zachwyca nas swoją sztuką. Ale czyni to po to, byśmy my zachwycili się gospodarzem tej świątyni. La Pologne a une vocation propre. Wśród Europy,
Je pense que les Français en général ne comprennent pas très bien la Pologne. Ils la simplifient et ils comprennent mieux votre histoire politique que votre histoire religieuse. Ou du moins, ils ramènent un peu la Pologne à la question de la sortie du communisme. Mais moi je pense, j'ai pu comprendre que vous avez une histoire très ancienne, très riche, et très multiple. Et cette richesse s'exprime spécialement dans le scoutisme. Donc, je voudrais vous dire que nous avons besoin du scoutisme polonais. Nous avons besoin que vous surmontiez les questions, les problèmes actuels du monde. Pourquoi ? Avec votre force propre, que vous soyez capable de surmonter les divisions possibles dans le scoutisme. Et que toute la richesse du catholicisme puisse s'exprimer dans votre scoutisme. Le catholicisme dans sa diversité et dans son unité profonde. Et ainsi, vous serez une source d'inspiration pour le scoutisme européen et pour le scoutisme mondial. Staniecie się źródłem inspiracji, podżywką całego scoutingu w Europie i na całym świecie. Pour ce faire, je voudrais vous exprimer ma confiance et mon amitié envers, à nouveau, envers votre équipe nationale et envers vous. W ten sposób wyrażamy się nadziei, łącząc się z nadziei. Pozdrawiam Was i dziękuję za przyjęcie. Je vous assure que je pense à vous depuis longtemps, nous pensons à vous depuis longtemps, je vous assure que nous prions avec vous. Zatem,